Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna niedziela w naszym życiu, kolejne spotkanie z Bożym Słowem. Tydzień temu słyszeliśmy słowa Chrystusa, że jest dobrym pasterzem. Tym, który oddaje życie za owce, którego głos owce znają. Znajomość Słowa Bożego, znajomość Słowa dobrego pasterza rodzi się ze słuchania, z czytania Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Na dzisiejszą, piątą niedzielę wielkanocną Chrystus daje nam konkretne słowo, konkretne zdanie, konkretne polecenie. Mówi do nas tak: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Radykalizm Chrystusowej nauki, przykazanie miłości, wypełniające się w codziennym życiu. Jaka ma być ta miłość nasza chrześcijańska, miłość Chrystusowa? To miłość bezinteresowna. Chrześcijanin nie kocha za coś. Chrześcijanin nie kocha dlatego. Chrześcijanin kocha, bo został umiłowany przez Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy jest też moment, w którym Chrystus mówi te słowa. To moment ostatniej wieczerzy. To chwila, po której Judasz wychodzi z wieczernika. Wychodzi z wieczernika, aby zdradzić Jezusa Chrystusa. Opuszcza wspólnotę i dla korzyści oddaje swojego mistrza, dla korzyści materialnych. Chrystus nie potępia jego czynu, Chrystus nie potępia Judasza, Chrystus nie robi wymówek Judaszowi. Ostrzega tylko apostołów, że każdy z nich może być w takiej sytuacji jak Judasz, każdy z nich może go zdradzić. Ale zaraz potem dodaje: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A Chrystus umiłował nas w jaki sposób? Wiemy dobrze. Umiłował nas do końca. Oddał za nas życie na krzyżu. Ofiarował siebie Bogu za każdego z nas. Za mnie, za ciebie, drogi bracie, droga siostro. Do takiej miłości wzywa nas. Do miłości bezinteresownej. Do miłości otwartej na drugiego człowieka. Do miłości, która będzie często prowadzić też i do zranień, bólu, ale w konsekwencji do miłości, która będzie wydawać piękne owoce. Nie chodzi o słowa. Nie chodzi o piękne deklaracje, że kocham. Ale chodzi o to, aby rzeczywiście w czynach tą miłość Chrystusa ukazywać. Bo Chrystus dzisiaj dodaje: po tym poznają, żeście uczniami moimi, właśnie jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Po tym poznają, że jesteście ze mnie, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Bracia i siostry, życzę wam i sobie takiej właśnie miłości. Miłości pięknej, miłości bezinteresownej, miłości płynącej z głębi serca. Serca, w którym na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus. Amen.